Jestem głęboko przekonany, że wszystko to, co się dzieje, ma przede wszystkim źródło w braku odpowiedniej edukacji historycznej, o czym my, jako regionaliści, mówimy od lat. I od lat zwracamy uwagę na ten problem, na to, że ta edukacja historyczna, propozycja tej edukacji, która odbywa się jedynie z tak zwanego centralnego rozdzielnika, nie tylko nie pozwala we właściwy sposób oceniać i poznawać historii, ale przede wszystkim w ogóle praktycznie nie opowiada o historii regionu, o różnicach między regionami i nie pozwala odnieść się właściwie do tej historii przez ludzi młodych, którzy często na takiej propagandowej fali ulegają modzie na wszelkiego typu zachowania szowinistyczne, nacjonalistyczne. I one często przybierają takie formy, jak to, czego byliśmy świadkami, to, co zostało nakręcone przez reporterów TVN-u w Włodzisławskim Lesie. Ja powiem tak, to jest już forma taka karykaturalna, która świadczy o tym, jak bardzo ci zafascynowani niewątpliwie tą złą przeszłością młodzi ludzie, jak bardzo ci ludzie ulegają pewnym mitom, takim obrazkowym przekazom historycznym. Proszę zwrócić uwagę na ten tort, który tam jest pokazywany, to miejsce spotkania, las, ten płonący akarn, to wszystko świadczy raczej o bardzo powierzchownej wiedzy i głębokiej zarazem fascynacji. To jest absolutnie niebezpieczne i musimy to traktować bardzo poważnie, jako ostrzeżenie, ale to nie dzieje się od dziś. My od lat zabiegamy o właściwą, dobrą edukację regionalną, która pokaże wszystkie wątki historyczne, problemy związane z naszą regionalną historią. Staramy się jednoczyć różne środowiska, co roku organizując między innymi Marsz Pamięci na Zgodę. Zgoda, miejsce, w którym funkcjonował obóz koncentracyjny. On funkcjonował już w czasie II wojny, funkcjonował zaraz po II wojnie światowej, stając się elementem opresji dotyczącej Ślązaków. I to jest miejsce, które pokazuje, do czego prowadzą fascynacje, do czego prowadzą totalitaryzmy, jaki jest efekt totalitaryzmów, które można powiedzieć, przeszły przez naszą górnośląską ziemię. Obóz Zgoda jest tego symbolem. Przypomnę tylko, że najpierw mieściła się tam filia KL Auschwitz, potem tam mordowano ludzi w imię niemieckiego nacjonalizmu. Po wojnie obóz podlegał Polskiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego. Więziono tu między innymi Ślązaków i Niemców, co kosztowało życie kolejnych 2000 osób. Taki marsz kolejny, marsz na Zgodę, który łączy, którzy chcą oddać szacunek ofiarom obozu, odbędzie się w najbliższą sobotę. Zaczynamy go punktualnie o 12 na Placu Wolności w Katowicach, skąd przemarszujemy do Świętokłowic Zgody. Szanowni Państwo, taka refleksja na koniec. Myślę, że to wszystko jest bardzo ważne, ale to motywuje nas i te ostatnie wydarzenia do jeszcze silniejszego zabiegania o to, aby edukacja regionalna, aby dobra edukacja regionalna była stałym elementem programu nauczania w naszych szkołach. I to nie ma być tylko edukacja regionalna przeznaczona dla śląskiej części województwa, czy tylko dla Ślązaków. My chcemy, i te wydarzenia pokazują dobitnie, że edukacja regionalna powinna być obecna w każdym regionie w naszym kraju, powinna pokazywać sprawy związane z tym regionem i powinna to robić w sposób obiektywny i uczciwy. Taka edukacja regionalna powinna ludzi łączyć, a nie dzielić. Ja